Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko ze stolicy USA. Donald Trump wrócił do Waszyngtonu ze swojej podróży do Europy. Na spokojnie chciałbym w kilku zdaniach podsumować wizytę amerykańskiego prezydenta, przede wszystkim w Polsce. Nie szczędzę słów krytyki pod adresem polskiej dyplomacji, kiedy uważam, że sytuacja tego wymaga i wiedzą ci, którzy śledzą mnie choćby na Twitterze, ale w przypadku wizyty Donalda Trumpa trzeba jasno powiedzieć, że to sukces polskiej dyplomacji, że w tak krótkim czasie od zaprzysiężenia nowego prezydenta doszło do takiej wizyty. W ostatnich miesiącach też wielu polityków z Polski miało tu w Waszyngtonie spotkania z przedstawicielami amerykańskiej dyplomacji. I bardzo dobrze, to naprawdę sukces naszych dyplomatów. Ale czy faktycznie wizytę Donalda Trumpa w kraju trzeba nazywać aż tak wielkim sukcesem? Czy ten balon nie jest nadmuchiwany zbyt mocno? Moim zdaniem jest. Wielu zachwyca się, że Donald Trump mówił o Polsce tak dobrze. No dobrze, w zasadzie dlaczego, skoro nas odwiedza, miałby mówić źle? Dziwi mnie trochę ten zachwyt. Dlaczego z rzeczy oczywistych w zasadzie robi się sukces? Jeżeli kogoś odwiedzam, tak, i jestem u kogoś gościem, w dodatku jestem jego przyjacielem, dobrym znajomym, to nie mówię o gospodarzach źle. Poza tym, dlaczego Donald Trump o Polsce, o naszym kraju, miałby mówić źle? No, zdarza się, że może być krytykowana polityka, ale o samej Polsce źle? To zupełnie bez sensu. Bez sensu było też wygwizdanie, według mnie, Lecha Wałęsy. Dlaczego? Dlatego, że to, czy komuś się podoba, to czy nie, to bardzo rozpoznawalna postać na świecie. Przyznam Wam, że wiele razy, kiedy rozmawiam z kimś tutaj w USA i mówię, że jestem z Polski, to najczęściej w odpowiedzi słyszę dobre słowo, bo ludzie tutaj w Stanach Zjednoczonych lubią Polskę, i parę zdań o tym, że ktoś wie na przykład coś o Gdańsku, Solidarności, oczywiście Janie Pawle II, czy właśnie Lechu Wałęsie. Nawet ostatnio, kiedy byłem na Kubie, jeden z mieszkańców Hawany mówił, że z Polaków to zna Roberta Lewandowskiego i Lecha Wałęsę. To nie było odpowiednie miejsce i czas, by tak potraktować legendę Solidarności, choćby dlatego, że wszystkie największe stacje telewizyjne pokazywały przemówienie Trumpa, nie tylko tu w USA, ale i na świecie. Rozumiem, że są tacy, którzy wiele zarzucają Wałęsie, ale to nie był naprawdę odpowiedni czas. Poza tym to dla środowiska, które w przewadze słuchało na placu Donalda Trumpa w Warszawie, to strzał tak naprawdę w kolano. Dlaczego? Już tłumaczę. Dlatego, że amerykańskie media informowały, że partia rządząca zwoziła ludzi na przemówienie Trumpa autobusami i że każdy poseł PiS mógł przywieźć sympatyków partii do Warszawy i partia za to płaciła. To naprawdę nie wystawiło im wszystkim dobrego świadectwa. Ciesząc się z tych pięknych słów, zapomnieliśmy też o innych ważnych rzeczach. O tym, że Trump obiecał na przykład Polakom w Chicago jeszcze w czasie kampanii zająć się sprawą wiz. I jak pamiętamy, nawet dodał, że w ciągu 2 tygodni od zaprzysiężenia. Dlaczego o tym nic nie powiedział? Okej, zaraz ktoś napisze w komentarzu, że to przecież nie zależy od prezydenta, a od kongresu. Jasne, w porządku. Ale po pierwsze, Trump nam to obiecał. Po drugie, mógł w tym czasie swojej prezydentury wykonać pewne ruchy, by sprawą zainteresować kongres. Ma do dyspozycji także rozporządzenia prezydenckie i użył ich już przecież w innych sprawach ważnych dla siebie, dla swojej partii. Swoją drogą Obama też obiecał zniesienie wiz i nic z tego, no ale dzisiaj mówi o Trumpie. Wizę Trump pominął w swoim przemówieniu. Z Polonią Donald Trump rozmawiał też o śledztwie smoleńskim, problemie zwrotu Tupolewa. Czy o tym Trump powiedział w swoim wystąpieniu? Naprawdę ważniejszą sprawą było wygwizdać Wałęsę
a nie przypomnieć Trumpowi o ważnych dla nas sprawach, zwłaszcza dla tego środowiska. Już pominę fakt, że w czasie konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą Trump przyznał, że nie omawiali gwarancji dotyczących obecności wojsk amerykańskich w Polsce i że ten temat nie był poruszany. Jak to? Przecież to jedna z ważniejszych dla nas spraw. No ale zostawmy już to. Ucieszyliśmy się z dobrych słów o Polsce i wydaje się, że tyle nam wystarcza. Skupmy się na tym, co możemy jeszcze z tego przemówienia dobrego wyłowić. Najważniejsza sprawa to fakt, że wygląda na to, że relacje Polski i USA są bardzo dobre i to cieszy i nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Jeżeli Trump dotrzyma słowa w sprawach energetycznych i bezpieczeństwa, to bardzo dobrze. Ale z tej historycznej części też wyłowiłbym jedną dobrą rzecz, pomijaną we wszystkich relacjach. Na przykład tutaj w Waszyngtonie polska ambasada już kilkadziesiąt razy w tym roku interweniowała w związku z pojawiającymi się w mediach określeniami polskie obozy śmierci. To jest duży problem. Były też i inne przypadki podawania nieprawdziwych informacji na temat naszego kraju. Dlatego wystąpienie Donalda Trumpa w Warszawie możemy też potraktować trochę jak taką darmową lekcję historii, w dodatku transmitowaną nie tylko tu w USA, ale i w wielu innych krajach. I za to możemy być Trumpowi naprawdę wdzięczni. Ten, kto napisał mu wystąpienie, dokładnie wiedział, jakie sprawy są dla nas ważne, co nas zadowoli i co podniesie na duchu. No ale my, nie zapominając o historii, musimy przede wszystkim patrzeć w przyszłość. Pozdrawiam serdecznie z Waszyngtonu, kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia, Paweł Żuchowski.